Dzień dobry, kochani. Dzisiaj będziemy montować klimatyzator konsolowy, czyli coś takiego, takie ustrojstwo. Już widzieliście na kanale ogólnie klimatyzatory konsolowe u nas, ale w moim przypadku montażu klimatyzatora konsolowego akurat z Haiera nie było. Zobaczymy dzisiaj, będą moje pierwsze spostrzeżenia, jak ten klimatyzator wygląda, jak się go montuje, czy ma dużo miejsca, czy są jakieś utrudnienia podczas montażu, na co warto zwrócić uwagę. I generalnie, czy dobrym rozwiązaniem jest do takiego pomieszczenia, w którym się znajdujemy, a jest to blok i pomieszczenie o powierzchni pewnie 20-20 paru metrów, czy lepiej jest założyć klimatyzator konsolowy, czy to się sprawdzi, czy jednak lepiej wybrać zwykłego splita. Więc jeśli interesuje Was coś takiego i zastanawiacie się właśnie nad montażem klimatyzatora konsolowego albo klimatyzatora do bloku, to zapraszam do oglądania tego fascynującego odcinka. Jedziemy. Najpierw pokażę Wam może, co tutaj mamy w pudełku. Bardzo dobrze zapakowana jednostka wewnętrzna w takich styropianach, gdzieś około 3 cm grubości minimalnie tutaj jest styropian, więc nic temu urządzeniu się nie stanie. Żaluzja, panel przedni dekoracyjny zabezpieczony dodatkowo folią taką typu stretch. Żaluzja jeszcze przyklejona i widocznie mieli jakieś, nie wiem, problemy ewentualnie w transporcie albo w pakowaniu, więc są tutaj na tym urządzeniu naklejone takie dodatkowe taśmy na rantach żaluzji, pewnie żeby się nie uszkodziła. Wyciągnąłem sprzęt z opakowania i generalnie sprzęt wygląda na cały, nie jest nigdzie naruszony. Co my tutaj mamy w zestawie? Zestaw jest dość bogaty, peszel, którego nie polecam wykorzystywać, bo większość takich peszli niestety od promieni UV z czasem po prostu parcieje, no i zaczyna przeciekać, więc tego bym nie używał, lepiej użyć peksa. W zestawie mamy jeszcze rozetę, mamy uchwyt na pilota, pilot taki standardowy jak we wszystkich teraz chyba hajerkach, może się delikatnie różnić jakimiś dodatkowymi przyciskami i mamy taką otulinę na przewody freonowe na cienki i gruby przewód, tak przynajmniej to wygląda na chwilę obecną. W jednostce wewnętrznej mamy jeszcze instrukcję obsługi albo instrukcję obsługi i instrukcję instalacji. W jednostce zewnętrznej dostajemy gumy, amortyzatorki, więc chwała za to Haierowi. Dostajemy jakąś wielojęzyczną gwarancję. Dingsa takiego do odprowadzenia kondensatu z agregatu, jeżeli chcielibyście grzać, ale powiem szczerze, nie polecam, bo przy grzaniu coś takiego to jest pierwsze jakieś przewężenie i pierwszy moment, w którym może Wam coś zamarznąć. Dodatkowo pewnie jakaś instrukcja instalacji albo coś takiego, etykiety energetyczne do agregatu, ale to nas w ogóle nie interesuje. Jeżeli chodzi o prezentację tego urządzenia, w środku jeszcze jestem ignorant bardzo duży, ponieważ nie czytałem nic na temat tego urządzenia. Wczoraj Rafał uświadomił mnie, że trzeba ratować świat, jechać i tyle, więc dzisiaj jestem, przyjechałem. Mamy filtr siatkowy, taki duży, dużej powierzchni. Spokojnie jakby to porównywać do splita 3,5 kW, bo z takim urządzeniem tutaj mamy do czynienia. To i powierzchnia tego jednego filtra jest mniej więcej taka jak powierzchnia dwóch standardowych filtrów z Haierka, na przykład z jakiegoś Flexisa. Wymiennik w środku, połowa antykorozyjna typu Bluefin i wymiennik taki płaski. Jeszcze nie wiem, jaki jest tutaj wentylator, ale zaraz to sobie obczajmy, czy jest tu zwykły bębnowy na przykład wentylator albo dwa bębny, czy mamy taki wentylator promieniowy. Z fajnych bajerów, które tutaj zauważyłem, jest to, którędy ma dmuchać nam klimatyzator, przynajmniej tak by z tych piktogramów wychodziło. Przesuwamy w prawo, klimatyzator wydmuchuje powietrze tylko górą, przesuwamy w lewo, klimatyzator wydmuchuje powietrze górą i dołem. Jeżeli tak jest, to jest spoko rozwiązanie pod kątem ogrzewania, no bo wtedy wydmuchiwalibyśmy sobie ciepłe powietrze zaraz przy podłodze i byłby większy ruch tego powietrza. A jak to będzie, to dowiemy się, jak Karol zainstaluje to urządzenie, uruchomi i zacznie się zabawa w przełączanie tych przełączniczków. Od tyłu klimatyzator wygląda w ten sposób. Mamy tą naszą blachę montażową, którą montujemy sobie najpierw i ten klimatyzator zamontujemy sobie możliwie wysoko, blisko tej parapetu. Już sprawdziłem i głębokość akurat tego parapetu, który mamy tutaj, przód, troszeczkę jest głębiej
niż mamy wylot z klimatyzatora, więc po odsunięciu firanki nie będzie nic tutaj nam krępowało wydmuchiwanego powietrza na chłodzeniu. Jeżeli chodzi o tą blachę, czy coś zauważyłem? Powiedzmy, że przylega ona tak, że będziemy mieli tutaj nieco odstający górą klimatyzator, ale w przypadku naszego montażu nie będzie nam to przeszkadzało, bo ten klimatyzator jest mocno schowany. Wygląda na to, jakby jeszcze to urządzenie mogło być tutaj przykręcone po ściągnięciu całej obudowy w tych miejscach, ale to się tak naprawdę okaże, bo na dole nie mamy już niczego. Na upartego można by było to urządzenie przymocować tylko na dole, dosunąć do ściany i mieć taki mebelek w formie grzejniczka. Jeżeli chodzi o odprowadzenie skroplin, mam je zlokalizowane tutaj na samym dole. I tutaj widzę, że też jest jakieś wyjście, więc zaraz sobie jak rozkręcę urządzenie, żeby dostać się do przyłączy freonowych, bo jak widzicie tutaj przyłączy freonowych nie ma, to będziemy widzieć, w którą stronę te przyłącze freonowe idą, czy możemy sobie zmienić dowolnie prawo, lewo stronę tych właśnie przyłączy, jak Wam pasuje. I zobaczymy, co my tutaj mamy. Właściciel mówi, że tutaj jest jakaś ściana z pustaka czy z czegoś takiego, że nie będzie to żelbeton. Nie wygląda w ogóle to na żelbeton, ale wygląda to na ścianę w bloku zrobioną z czegokolwiek, chyba że jest to ściana właśnie z jakiegoś piano pustaka i dodatkowo wykończona karton gipsem, bo tak dziwnie pusto to brzmi. Wyzwanie? Nie, nie powiedziałbym tak, bo mam tutaj gdzieś około 30 cm grubości. Z zewnątrz mamy styropian, malowane to wszystko farbą. Wyjdziemy gdzieś mniej więcej tu czy tu w tej okolicy. Pojedziemy sobie korytkiem do agregatu i agregacik mniej więcej w tym miejscu sobie stanie, kochani. Więc tak to wygląda, no nie tak oczywiście krzywo. Było w ogóle zastanawianie się, czy nie poprowadzić tutaj korytka ze spadem peksa, przypiąć jakoś do agregatu, wyjść tutaj za tym baldachimem, czy jak to nazwać, baldachim jest chyba w poziomie, a to jest w pionie, i wystawić tutaj rurkę, żeby siurało sobie tam na trawę. Ale stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy drażnić tutaj sąsiadów, więc zgromadzenie skroplin najprawdopodobniej będzie gdzieś tutaj do pojemnika, który będzie musiał być przynajmniej raz dziennie opróżniany. A teraz w promieniach słońca naprawdę zakasać rękawy, rękawiczki na ręce i jedziemy. Otwieramy sobie jednostkę wewnętrzną. Jeżeli byście się zastanawiali, co trzeba zrobić, żeby ściągnąć ten przedni panel, a trzeba go ściągnąć do instalacji, żeby skręcić chociażby przewody, to w instrukcji obsługi jest napisane, że trzeba odkręcić cztery śruby, które są dwie tutaj na dole, dwie śruby tutaj na górze. Ukazują się one chyba po otwarciu tej kratki przedniej maskownicy. Ten wichajster, który służy do przełączania, on ma prawo działać. Patrzcie, tutaj mam w ogóle taką klapkę uchylną. Ona była zamknięta, ale ją otworzyłem. Jest sterowana dodatkowym takim silniczkiem do żaluzji, więc możemy sobie właśnie ustawić, czy ma być to zamknięte, czy ma być i wydmuch tylko realizowany górą, czy ma być to otwarte, wydmuch realizowany dołem i wydmuch realizowany górą. Jeżeli chodzi o dolne żaluzje, to popatrzcie, prawo, lewo, są one sekcyjne, czyli dzielone na pół. Mamy dwie sekcje żaluzji po cztery takie lotki prawo, lewo. Jest to sterowane manualnie i jeżeli chodzi o wentylator, to ten wentylator jest bardzo podobny jak w urządzeniach na przykład kasetonowych, czyli wentylator promieniowy. Powinno być tak, że dodatkowo mamy tam takie nacięcia, nie wiem czy to widzicie, ale kochane dzieciaczki, przedszkolaczki, o, no wyostrz się, widzicie ząbki? To są ząbki rekina, tak dokładnie, dzięki temu klimatyzator powinien być cichy, jak będzie cichy, to zobaczymy. Mówiłem już o wymienniku, że jest dwurzędowy, więc wymiennik o większej powierzchni. Jeżeli chodzi o sterowanie żaluzji na górze, to tak samo widzicie, że mamy dwie sekcje prawo-lewo, też po cztery lotki, tak jak na dole, i sterowane są one manualnie. Przymocowywanie do ściany. Pierwsze, zamontujemy sobie tą blachę montażową, na nią nałożymy sobie klimatyzator, zaznaczyć sobie te cztery otwory, które mamy tutaj, żeby przymocować go potem po zawieszeniu do ściany, a potem będziemy robić sobie
dziurę na przewody freonowe, na skorpiony i tak dalej, które są zlokalizowane tutaj po prawej stronie. Nie wiem jeszcze, czy nie zastąpię tego, jeżeli mam tylko w aucie taką gumkę kątową do pompek, to prościej mi będzie do odprowadzenia peksem nie nas albo nasadzić tutaj prosty odcinek takiej gumki szczepiającej właśnie z peksem ten oryginalny przewód od skroplin, albo nasadzić go bezpośrednio na tacę. Taca skroplin niezbyt skomplikowana znajduje się tutaj na dole, więc ten klimatyzator może być tylko, jakby Wam przyszło do głowy na przykład montować go na suficie, to nie może być montowany na suficie, może być tylko instalowany w pozycji pionowej, żeby woda ściekała sobie grawitacyjnie tutaj, trafia do tacy skroplin i dalej do odpływu. Dobra, teraz naprawdę już pora odłożyć telefon. Myślę, że już się nagadałem i montaż. Konsola już przywieszona do ściany, jeżeli chodzi o tą górną blachę. Zaznaczę sobie teraz jeszcze dodatkowe miejsca mocowania i zaznaczę sobie miejsca, w których muszę wywiercić otwór na zewnątrz, więc teraz ściągam urządzenie, wiercę te dodatkowe kołeczki i przewiercam się na zewnątrz. Mam nadzieję, że zrobię to zwykłą koronką, że nie trzeba będzie wnosić tej dużej wiertarki z wiertłem przebiciowym. Szybki luk na pracę, które aktualnie prowadzę, i od razu wszyscy instalatorzy i użytkownicy, którzy są okiełznani bardzo dobrze z jej instrukcjami obsługi, powinni dzwonić na hajrową policję. Dlaczego? Ponieważ ten klimatyzator zostanie tutaj wciśnięty i generalnie, jeżeli bym go ustawił już na tym miejscu, na którym ma stać, nie byłbym w stanie zakręcić tych nakrętek. Co prawda, potem obsługa, czyli dojście do zaworów kątowych, jeżeli trzeba było ściągnąć na przykład czynnik do agregatu, podpięcie zegarów będzie możliwe, ale ciężko będzie się dostać na przykład do przewodów tutaj elektrycznych, tak? O ile, jeżeli chodzi o przestrzeń, która będzie za agregatem, to spokojnie zostawię sobie 10 cm, ale od lewej strony powinno zostać troszeczkę więcej przestrzeni i od prawej powinno zostać więcej przestrzeni serwisowej. Drugie co, jeżeli chodzi o tą jednostkę wewnętrzną, zalecenie były takie, że tutaj chyba miało zostać 30 cm, czy jakoś tak, po prawej, po lewej stronie i minimum 30 cm od góry. I znowu możecie dzwonić na hajrową policję. Ale nieważne, ja się nie boję. Teraz wkładam agregacik, przedtem sobie jeszcze podłączę tylko przewody, podłączę sobie przewody typu zasilanie, typu komunikacja i potem ładnie go tam wpasuję. Dopasuję przewody tak, żeby weszły mi w koryto. Koryto byłem zmuszony tutaj zamontować, bo powiem, ściana jest taka średnio nośna do styropianu, ale tego styropianu też nie ma dużo. Popatrzcie, gdzieś około 3 cm, więc trzeba było wrzucić tu specjalne kółki do styropianu, które zostały skrócone. Lecimy dalej. Zakończenie telenoweli jest takie, że klimatyzator działa. Tak jak Wam powiedziałem, popatrzcie. Licuje się tutaj z parapetem. No i generalnie, jeżeli chodzi o chłodzenie, to lepiej jak ta żaluzja jest do góry, po to, żeby waliło w sufit, opadało sobie tam i po ścianie, że tak powiem, zataczało najdalej magiczny krąg. Jeżeli chodzi o przyleganie do ściany, to popatrzcie, mniej więcej tak to wygląda. Troszeczkę odstaje górą, dołem przylega, bo jest przykręcony. Jeszcze jakąś przecieruchę trzeba zrobić. Zasilanie zostało przewiercone tutaj i wpięte bezpośrednio do gniazdka, więc nie za bardzo tutaj widać cokolwiek. Teraz mamy, widzicie, na 16 stopni. Wentylator jest chyba na auto załączony. Na zewnątrz mamy, kurczę, z 25-27 stopni chyba dzisiaj. I brzmi on tak. I czuć, że tutaj dmucha nam ciepłym. No i tak mniej więcej zostało to wykończone. Czyli mamy koryto, takie ładne obłe, na końcu kształtka, wywiercona dziura, peksik. Tutaj klient sam sobie nasadził kolanko takie z pompki, bo stwierdził, że tak będzie lepiej. Ja Was tylko przestrzegam przed tym, że jeżeli robicie odprowadzenie właśnie wody na balkon i dobieracie do tego jakieś tam naczynie, to żeby to naczynie, nawet jak się wypełni wodą, to żeby ta rurka nie była zanurzona
I drugie, żeby ta rurka nie była za duża, za długa, bo jak rurka jest za długa, to tendencja jest użytkowników taka, że oni chcą na przykład wrzucić sobie ją tak do góry, zawinąć i w którymś momencie leci pod górkę. A jak woda leci pod górkę, to nawet jakby było do tego, od tego miejsca do spustu tam z klimatyzatora na górze 3-5 metrów wysokości, klimatyzator podczas pracy wytwarza podciśnienie i niestety będzie robił się słup wody i będzie się wam lała w środku woda. Tym bardziej, jeżeli by była sytuacja taka jak tutaj, czyli mam właśnie kolanko, klient się tutaj zastrzega, że nie będzie sytuacji takiej, że dobierze odpowiednie naczynie po to, żeby to lustro wody nie mogło być wyżej niż dół tej rurki, ale jeżeli byście na przykład dobrali o tej wysokości naczynie tak, że zapomnicie je wylać po dniu, drugi dzień chodzi klimatyzacja, napełniła całe, zamknie nam się tutaj lustro wody, to też będzie wam się lała w środku woda. Nie musicie tego testować, uwierzcie Karolowi na słowo. Jeżeli chodzi o wygięcie przewodu, no tutaj takiego łabęda trzeba było wygiąć, żeby się zmieścić. Tutaj mamy przewiert do środka, jeżeli chodzi o zasilanie. Zasilanie jest do agregatu. Z tyłu jest zostawione około 10-12 cm. Tutaj od boku jest od 8 do 10 cm mniej więcej coś takiego. No i agregat stanął jeszcze na takich stopkach wibroizolacyjnych, stopkach gumowych. Wszystko, całość ma się dobrze. Kochani, i to tyle. Chyba nie będę wam robił testu głośności tego urządzenia, albo dobra, na szybko robię test głośności. Okej, jesteśmy w trybie quiet. Wychodzimy, lecimy do pierwszego biegu wentylatora. Drugi. Maksymalny. I szczerze mogę powiedzieć, że to urządzenie jest w miarę ciche. Zastanawiam się, czy przytrzymując, czy mamy tu funkcję turbo. Może przytrzymując przycisk quiet. Nie, nieważne. W każdym razie, kochani, tak mniej więcej to działa, głośno jakoś strasznie nie jest. Jeżeli jesteście zainteresowani montażem klimatyzacji, to z kompletem danych, czyli kliknijcie sobie link w opisie, zgłoście się do Rafała z działu od nas klimatyzacji, a nuż widelec, może spotkamy się na montażu. Tymczasem Boron Lasem, do następnego, do zobaczenia na montażu pompy ciepła lub klimatyzacji. Cześć!